Igrzyska już za nami, dlatego przyszedł czas na 10 szokujących faktów. 10 fragmenty ciała na plaży. W czerwcu 2016 na plaży w Copacabanie, zaledwie metr od planowanego miejsca rozgrywek siatkówki plażowej, znaleziono fragmenty ciała. To makabryczne odkrycie zgłosił uliczny sprzedawca, a policja natychmiast podjęła śledztwo mające na celu zidentyfikowanie ofiary. Rio de Janeiro jest jednak znane z przestępczości i często wspomina się o nim jako o najbardziej niebezpiecznym mieście świata. Mimo zaangażowania dodatkowych funkcjonariuszy, wciąż wiele osób spotkało się z przestępczością. 9. W listopadzie 2015 Ministerstwo Pracy w Rio, które odpowiedzialne jest za nadzorowanie prawa pracy, uratowało 11 brazylijskich pracowników budujących wioskę dziennikarską, jako że mieszkali oni w nieludzkich warunkach. Zapewnione im zakwaterowanie nie miało dostępu do wody pitnej i pokryte było ściekami i karaluchami, a jedyna łazienka nie była wyposażona w prysznic ani muszę toaletową. Sairela, firma budująca obiekt, zmuszona była wypłacić każdemu jej pracownikowi rekompensatę w wysokości 6000 dolarów. 8. Dyskwalifikacja rosyjskich sportowców. Dochodzenie Światowej Agencji Antydopingowej wykazało, że pomiędzy 2011 a 2015 Rosja prowadziła sponsorowany program dopingowy dla większości sportów obecnych na letnich i zimowych igrzyskach. Uważany jest on za największy skandal dopingowy, jaki kiedykolwiek wypłynął. Rekomendacją Światowej Agencji Antydopingowej była dyskwalifikacja całej rosyjskiej drużyny. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdyskwalifikował jedynie 69 sportowców, co było przedmiotem kontrowersji. Poszczególne komitety miały zadecydować, kto z 300 rosyjskich sportowców będzie mógł wziąć udział. 7. Od 2009 przesiedlono ponad 77 tysięcy osób, aby zrobić miejsce dla infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2014 oraz Igrzysk w 2016. Jedną z dotkniętych części miasta były fawele Villa Autodromo. Z 600 zamieszkałych tam rodzin jedynie 20 przeniosło się dobrowolnie, po tym jak zaproponowano im rekompensatę finansową lub inne miejsce zamieszkania. Pozostałe osoby utworzyły ludzki łańcuch dookoła domów w ramach pokojowego protestu. Został on brutalnie przerwany przez policję przy użyciu gazu i gumowych kul. 6. Pierwszym rekordem pobitym w Rio była liczba prezerwatyw dostarczonych sportowcom przez Komitet Olimpijski. Wynosiła 450 tysięcy. Rozdano 175 tysięcy opakowań lubrykantu. Jako że w igrzyskach udział brało około 10,5 tysiąca sportowców, każdy z nich otrzymał średnio aż 42 gumki, co wystarczyło na 2 lub 3 numerki każdej nocy tego 17-dniowego wydarzenia. To aż 3 razy więcej niż w przypadku igrzysk w Londynie w 2012. 5. 49 dni przed ceremonią otwarcia gubernator Rio de Janeiro ogłosił stan zagrożenia finansowego. Błagał on o pomoc państwową, chcąc uniknąć zupełnego załamania w kwestii bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, edukacji, transportu i środowiska. Winą za deficyt budżetowy w wysokości 5,5 miliarda dolarów obarczył mniejsze przychody z podatków i recesję. W tym czasie brak pieniędzy doprowadził do protestów. Służby porządkowe witały turystów sloganem "Witamy w piekle", informując ich o tym, że miasto nie jest bezpieczne, jako że nie są oni wystarczająco opłacani. 4. Prostytutki w dzielnicy Czerwonych Latarni w Rio de Janeiro oferowały seks wyprzedaży osobom przyjeżdżającym na Igrzyska Olimpijskie. Ponad 3000 kobiet oferowało swoje usługi w barach i klubach nocnych, mając nadzieję na zabawienie obcokrajowców. Pracownicy seks biznesu twierdzą, że drastycznie obniżyli ceny, ponieważ podczas Pucharu Świata w 2014 biznes podupadł. Przygotowali anglojęzyczne ulotki informujące o okazjach, a 30 minut seksu kosztowało zaledwie 11 dolarów, czyli połowę normalnej ceny. 3. Od maja 2015 zagrażający życiu wirus Zika niezwykle szybko rozprzestrzenił się za pomocą komarów po całej Brazylii. Ma on związek z mikrocefalią, wrodzoną wadą powodującą małą objętość czaszki, a więc i mózgu. Widzom olimpijskim, a w szczególności ciężarnym kobietom, odradzano podróżowanie do Brazylii. Ponad 30 zawodników, kobiet i mężczyzn, w tym tenisista Milor Raonic, zrezygnowało z uczestnictwa właśnie z powodu strachu przed chorobą.
2. W północnej części Rio znajduje się rejon Mare, zaniedbanych slumsów. Podczas przygotowań do olimpiady dookoła tego rejonu wybudowano betonowy mur. Zdaniem władz miało to chronić mieszkańców przed głośnymi dźwiękami. Jednak mieszkańcy uważają, że prawdziwym celem było to, aby ich miejsce zamieszkania nie było widoczne z lotniska. Za ścianą wybudowano również nowoczesną szkołę. W tym miejscu mur był przezroczysty, a budynek widoczny. Ciekawe, jak szybko mur będzie trzeba zasłonić nowym, ładniejszym murem. To nie działa. I jeden, gówniana sprawa. W 2015 organizatorzy igrzysk w Rio obiecali usunięcie 80% ścieków płynących do Zatoki Guanabara, gdzie odbywały się zawody ze sportów wodnych. Udało się to zaledwie w 65%. Jaki był efekt? Eksperci mówili, że zatoka to latryna. Pływacy mogli napić się jedynie 3 łyżeczek wody, by mieć pewność, że nie złapią wirusa. Do zatoki dziennie trafia aż 100 ton śmieci. By ją odpowiednio oczyścić, trzeba by 20 lat. No i nie śmiecić dalej. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, jak działa doping, z którego korzystają sportowcy, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie, by zobaczyć świetny odcinek zaprzyjaźnionej serii Eureka. Ja się z wami żegnam, a my widzimy się już wkrótce. Piona!